Cześć, ja jestem Heavyro, po drugiej stronie jest... Frono, cześć ludzie. I dzisiaj recenzujemy Chapter One Piece numer 750, Aspekty Walki. Wrócił. Tak, w końcu. Po dwóch tygodniach. Oda pokonał migdałki i wrócił. No, ale widać generalnie, że miał dwa tygodnie wolnego bez dużo podwójnych stron. Wydaje mi się, że to jest wcześniej przyszykowane. Zobacz, że kolorowa strona i zwykła okładka. Mm. To jest tak naprawdę ta sama strona. O. W sumie. Ale myślę, dobra, że... nie narzekajmy. No. Mamy oczywiście jak to, że cała ekipa biegnie. Mm. I na tym polega generalnie ekipa... chapter. Tak, że cała gladiatorska ekipa biegnie, żeby się rozliczyć z Don Flamingo. Pika został zatrzymany, to znaczy Zora się nim zajmie. No. I mamy szybko pokazane, jak gladiatorzy wpadają, a rodzina, a główni z rodziny Don Flamingo obserwują to i dowiadują się, że nie da się zatrzymać tej ekipy. No przepraszam bardzo, jest tyle koksów, wy się nie dziwię. No jest. Generalnie... Mamy oczywiście ulubioną przez Odę mapkę, co w tej postacie się dzieją. I generalnie ja mam wrażenie, że ten chapter był robiony tak w sumie bardziej na przypomnienie, co się dzieje, niż na taki rzeczywisty chapter, w którym coś, wiesz, jakieś szokujące rewelacje się okazują. No tak, dalej mamy krótką akcję z Kyrosem, ale może ten moment, gdzie on leży z brakiem nogi. Z brakiem nogi to jest po prostu takie A mamy tutaj twoją ulubioną postać Bartłomieja. O, jest Bartłomiej, kurde, ale poczekaj, bo ktoś mnie zaatakował na Facebooku. Kyros? Podoba mi się, że Kyros chce zaatakować tych ludzi, bo rozumie, dlaczego oni to robią. Ale on będzie atakował ich zasłoniętym mieczem. To jest fajne, podoba mi się taki malutki. Ale Bartłomiej po prostu znowu pokazuje, jaką on ma wielką miłość do Luffy'ego. Jaką on ma wielką miłość do Luffy'ego. Po prostu to, że się dziwi, że go nie ma wokół, ale z drugiej strony rozumie, bo powiedział freedom dla wszystkich. Po prostu facet to jest genialny. Ja chciałbym, żeby dołączył do Słomianych. Ja chciałbym, żeby dołączył do Słomianych. Bo zobacz, o ile Naruto jest gloryfikowany przez Konohamaru, tutaj mamy zajebistego faceta, który jest, no powiedzmy sobie, koksem, a i tak innego koksową, co ja tu kocham. I to jest, i dalej mamy to, że oczywiście widać, że Król Riku i Viola, Rebeka i Robin trzymają się na wzniesieniu. Generalnie Robin, dość blisko tego pałacu. Tak. I Robin zagrała tutaj bardzo chamsko, bo nie, zrobiła sobie siatkę z rąk, a potem ich to zdjęła i ich załatwiła. A jedyne, do czego się mogę przyczepić, on mógłby jakoś wyraźniej narysować te ręce, bo to jest trochę to nie widać, że to są jej ręce. A i pozdrawiamy Klaudię, bo mnie poprosiła. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Dobra. Wracając. To, co mi się dalej podoba... Dalej mamy oczywiście rozmowę Violi, że... Znalazła klucz. Piratom. Tak, znalazła klucz do kajdanek Trafalgara. No. I musi mu je dać, bo ona wie, że to tylko im się udało zniszczyć fasadę tego kraju. No taka gadka typu... No. Nie wiem. Jesteśmy potężni, tak, uratujemy ten świat. Tak. Że przynajmniej słomkowi są szczerzy. No tak, szczególnie patrząc na możliwość jej owocu. Ich serca i dłonie pracują razem. A i tak mamy To, co jest fajne, to, że Luffy nie musi używać jakichś bardzo wymownych słów. Wystarczy, że skopie dupę Flamingowi. Obiecuję ci to. I wszyscy wiedzą, że on to zrobi. Dokładnie. I mamy tutaj, w następnym na nas mamy przeskok do Frankiego. Nie, poczekaj, jeszcze mamy to, że jeszcze Usopp przekonuje ich też.
Ale to jest to samo do tej gadki, że Jezu, uratujemy ten świat. Tak, no i okazuje, no i Rebeka razem z Violą i z tymi, i z tamtami po dachach będą skakać. Będziemy mieli Assassina Creed'a. No, nie nadaje się do tej gry, ale wracając. No, ale... Czy już możemy mówić o Frankim? Możemy, musimy. Super, super. Powraca on. Tak, nie... O tyle nie chodzi o samego Frankiego, ale wraca najbardziej męski z mężczyzn w całej tej serii. Dokładnie. Senior. I to po prostu... Kto czyta dzisiaj dialogi seniora? Bo to po prostu trzeba. W sumie nie wiem nawet, jaki on mógłby mieć głos. Poczekaj, to może ja... Tak przy okazji, przyszedłem tu, żeby wyrównać z tobą rachunki. Boże, a Frank, to no to, a ty co, wróg jeden? No. Nie, mój drogi chłopcze, mężczyzna. Smok. I oczywiście jest chmurka, nie wiem, gdzie on te dziewczyny przetrzymał. Ale jest oczywiście Kia Senior, Boże. To jest chyba najlepsza postać, z którą może walczyć Franki. No. Ale dalej znowu mamy przeskok chyba do rodziny Don Flamingo, bez ten byczej czapy, jest ten w byczej czapce. Tak, Dellinger. Mm. I się... Jest za zaskoczeniem, że tak szybko się ekipa z tego, z Kolosseum Gladiatorzy tak szybko się przebijają i wchodzą już na ścianę. A na ścianie jest Luffy. Tak, który się przebija na byniu. Z porokiem Luffy'ego. No. Na byniu no, się byniu przebija. W byniu jak zwykle daje radę. Dokładnie. I uwaga. Tak, tak, jest on. Sabo. Sabo, wiecie co? Ja wiem, że wszyscy lubią You Shall Not Pass Gandalfa. No. Ale kuźba, jakie to trzeba mieć jaja, aby wyskoczyć na wiceadmirała, całą zgraję marynarki. No i to też wcale nie mało potężnych, bo widzę tego takiego dużego w półmasce, takiej z rogami. On był chyba dość niezłym koksem. Tak, on był wiceadmirałem. Do tego jeszcze jeszcze jest do tego ten kapitan, czyli ten, co dostał od Bartłomieja. I tam właśnie nimi... gdzieś marynarki, a przed nimi stoi Sabo. Sam jeden. I do tego wszystko jest spowite ogniem. No. Nie, bo jak pamiętacie, Sabo zjadł ten ognisty owoc. Ejsa. Ale no. Nie wiecie co? To jest kuźba koks. Ja nie wiem, ile on wytrzyma, ale kurde, po prostu... To będzie dobra walka. To będzie dobra walka. Oczywiście mam nadzieję, że Sabo będzie ssał trochę przez to, że jeszcze nie panował owocu. No. Ale jako że jest drugi w tej, w Voice u rewolucjonistów, mogę mu wybaczyć, że idzie tak na koksa na nim. No dokładnie, to... ale w sumie on jest drugi, ale jest drugi chyba po Dragonie, nie? No to wiesz, najwyżej Dragon ich nauczył tego tych ciosów, tych smoczych, no to wyobraź sobie, co Dragon by to zrobił. No, rozpierducha. Ale nie, Chapter był z takim przypomnieniem tak naprawdę. Co było, ale... i generalnie, żeby się nie zapomnieć za bardzo, co się działo, no bo Ody nie było 2 tygodnie, no to już zrozumiałe. Tak, ale kurde, to nawet w tym mamy takie zapowiedzi, bo patrz, już teraz mam tak, Zoro i Pika. No, Sabo i reszta świata. Dokładnie, no prawo marynarki. No, Luffy kontra, nie wiem w sumie z kim, a Franki kontra Senior, to będzie też dobra walka. To będzie dobra walka. Mam nadzieję, że potem laski podejmą Frankiego, jak on na to zasługuje. Prawda. Musi mieć. Musi coś mieć. Już się nie mogę doczekać, aż Franki zrobi jakąś zajebistą pozę i one zrobią kia, on dokładnie, super. Kurde, to boskie. No i od, nie no, Sabo, to tutaj animatorzy już przeklinają, bo będą musieli się po tym postarać. To cały ten ogień zanimować. Tak, ale kurde, ja się już nie mogę doczekać. I
dzięki temu, że Oda chyba sobie wyleczył raz na pozwolenie te migdałki, to już nie będzie takich przerw co dwa tygodnie. No jeśli będą takie chaptery, to... Mogą być. Dobra ludzie, nie przedłużamy, bo i tak dostajemy w łeb za to, że mamy długie te filmiki. Tak. Dlatego chapter był taki. Taki, dokładnie. Ale to dlatego, że nie było go dwa tygodnie. Tak, miał kolorowe, tak, były kolorowe strony, podwójne strony, więc widać było, że Oda się postarał tym razem. Tak. I do tego Naruto, Bleach jakoś i Fairy Tail jakoś nam przypominali o tym, dlatego mamy One Piece latem w tej trójce. Tak, dokładnie. Ale już doszliśmy do tej 12 minuty, więc chyba się żegnamy. Nie mamy nic więcej do powiedzenia, mądrego przynajmniej, więc trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia, pa.